Na początku XXI wieku odkryliśmy schron przeciwlotniczy. Miał swoje wejście przy ulicy Rolnej 24. Wilda, wiadomo kto tu mieszkał. Nie wiedzieliśmy wtedy, ile będzie znaczyć dla okolicznych mieszkańców Rolnej, dzielnicy, a nawet całego Poznania. Schron na początku straszył wilgocią, brudnymi murami, nie było tutaj podłączonej wody ani prądu. Pierwszym społecznym przedsięwzięciem podjętym w tym bunkrze były jasełka, w których wystąpiły dzieci i młodzież z ulicy Rolnej. Miało to miejsce w 2003 roku. Po tym wydarzeniu wiedzieliśmy już, że musi tu powstać lokalny dom kultury, który da przestrzeń okolicznym mieszkańcom do integracji. I tak zaczął się etap budowania zespołu społeczników, wolontariuszy i pracowników za sprawą spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej Rolna, gotowych do wspólnego działania i współtworzenia nowego miejsca na mapie Poznania – Schronu Kultury Europa. Na przestrzeni ostatnich lat działało tutaj Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przystań, którego wieloletnią prezeską była Janina Stachowiak, mieszkanka Rolnej, wolontariuszka, ale także osoba o otwartym sercu, która schron traktowała jak drugi dom. Wspierali ją Roman Kawecki, prezes spółdzielni, oraz Jerzy Łuczak, kustosz Schronu Kultury Europa. Nazywam się Roman Kawecki, w Schronie Kultury Europa jestem liderem grupy muzycznej Klika, czyli sami znajomi prezesa. Jestem również zawodowym prezesem spółdzielni mieszkaniowej Rolna, a także jednym z współautorów Kawiarenki Podróżników. Jestem Magda, jestem społeczniczką i mam przyjemność koordynować projekt Wildecki Klub Senioralny Schron Trzeciego Wieku. Nazywam się Jerzy Łuczak. Z zawodu jestem artystą-malarzem, pełnię funkcję kierownika w Schronie Kultury Europa. Nazywam się Tomasz Szwałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa. Tworzę projekty, które są realizowane w tej przestrzeni i koordynuję Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wildasie. Nazywam się Janina Stachowiak, no a schron od 2006 roku działamy już. Zajmuję się całą organizacją. Kuchnia i to jest mój cały żywioł. Również zajmuję się naszym fyrtlem topolowym, gdzie sadzimy tam kwiatki. Można tam posiedzieć sobie, porozmawiać ze starszymi osobami. Nasz schron na przestrzeni 15 lat istnienia odwiedziło setki artystów, dziesiątki tysięcy uczestników. Dla nas najważniejsze jest to, że to miejsce żyje dzięki ludziom. Najmłodszym, najstarszym, seniorom, małżeństwom, singlom. Każdy jest tutaj mile widziany. Dzięki nim Schron Kultury Europa tętni życiem i niech to trwa jak najdłużej.